Siemano, z tej strony codziennie lepszy. Ja właśnie jestem po treningu, 7:50 po siłowni. Teraz postanowiłem, że sobie dobiję jeszcze trochę kroków. No i dzisiaj też zacznę taką trochę historią. Historią z dzisiaj z rana. Nie chciało mi się mega iść na siłownię. Strasznie miałem jakiegoś takiego lenia. No ale w końcu wiadomo, zebrałem się, poszedłem tak czy tak. No bo nie zawsze musisz reagować tak bardzo na to, co ci podsuwa umysł, i to jest właśnie to działanie pomimo, i do tego się chciałem dzisiaj też troszeczkę odnieść, bo zobacz, że na swoje emocje nie zawsze masz do końca wpływ, nie? To, co podsuwa ci twój umysł, to są takie informacje. Twój umysł, twoje ciało, do twojej świadomości podsyłają emocje, które są informacjami, to jest bodziec pewnego rodzaju w odpowiedzi na różne sytuacje, nie? No i ty możesz za tym pójść albo nie. Nie masz do końca wpływu na to, co ci to ciało i umysł podeśle, bo możesz oczywiście wpływać, ale nie możesz kontrolować tych rzeczy w 100%, nie? To, co ty myślisz na ten temat, również nie zawsze jest pod twoją 100% kontrolą. Tu też możesz wpływać, nie zawsze masz idealną kontrolę, bo w umyśle mogą się pojawić różne myśli, które no nie do końca spodziewałeś się tam zastać. I możesz za nimi pogonić jak pies, albo przystanąć, zastanowić się, czy to ci dzisiaj służy, i w to nie grać. Na działanie zawsze masz wpływ. Na emocje nie zupełnie. Na myśli w pewnym sensie. Kiedyś przeczytałem coś bardzo mądrego i dzisiaj też się do tego odniosę, że mapa to nie terytorium. Ja ci to powtórzę jeszcze raz. Mapa to nie terytorium. Ty nie jesteś swoimi myślami, nie jesteś swoimi emocjami. Te myśli i emocje to jest tak naprawdę subiektywna interpretacja rzeczywistości, a nie rzeczywistość sama w sobie. To, co ty myślisz o tym, co cię otacza, to nie jest prawda, to jest twoja interpretacja. I nie zawsze musisz za tym po prostu iść. Więc mapa to nie terytorium. Ty nie jesteś swoimi myślami, ty nie jesteś swoimi emocjami. Masz myśli, masz emocje, dokładnie w taki sam sposób, jak masz bicie serca, masz oddychanie, masz ręce i nogi. To jest po prostu w tobie, ale to nie jest absolutnie tobą i nie musisz do końca iść za tym wszystkim, co czujesz, co myślisz. Możesz działać pomimo, nie musisz w to grać po prostu. To, co twój umysł ci podsyła, wcale nie musisz w to wszystko grać, nie musisz za tym dążyć, możesz działać bez względu na to, jak się czujesz, co myślisz, bo na działanie zawsze masz ostatecznie wpływ. Taki krótki odcinek dzisiaj, ja sobie dobijam właśnie kroki. Jeśli ci się podobało, zostaw łapę, suba, wbij jakiś komentarz, pogadajmy. Zobaczmy, jak można być jeszcze lepszym.